dzisiejszym prowadzimy akcję kwalifikacji osób chętnych do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku podczas tutaj akcji Gra o Lublin. To, co my pobieramy tutaj, czyli te 8 ml krwi, które pobierane jest na wstępie, żeby zrobić te wstępne badania, jest to nic dla osoby zdrowej, prawda, dorosłej. Natomiast te 8 ml to wystarczy czasami, żeby uratować komuś życie, dlatego że to jest wystarczające dla nas, żeby wykonać wstępne badania, które mogą dać nadzieję na życie dla osoby chorej. Nic nie boli. Teraz nie powinno boleć.